Na placu Legionów w Wieluniu rozegrano pierwszą tegoroczną eliminację z cyklu Grand Prix Polski w Streetball 3x3. O tej cieszącej się coraz większą popularnością odmianie koszykówki opowiedział naszej stacji jeden z największych pasjonatów basketu w Wieluniu. Rozgrywamy turniej Pol Finance Streetball Cup. Koszyków, takie nieoficjalne eliminacje do nieoficjalnych mistrzostw Polski w koszykówce 3x3, organizowane przez Stowarzyszenie Streetball Polska razem ze Stowarzyszeniem Łączy Nas Wieluń, przy pomocy Urzędu Miasta w Wieluniu. Co to jest ta nazwa 3x3? Bo mnie się nasuwa kilka rzeczy, że 3x3, 3 przeciwko 3, czy boisko 3x3, czy 3 boiska są ustawione. Co to jest to 3x3? No akurat 3 boiska dlatego, że jest to wynika z ilości drużyn. Natomiast nie, no oczywiście 3 zawodników na 3 zawodników, czyli taki po prostu streetball. Tylko, że no stowarzyszenie używa raczej nazwy nie streetball, tylko koszykówka 3x3. Czyli rozumiem, na jednym boisku grają dwie drużyny, tak? Niech pan wytłumaczy dokładnie. Jeden kosz, czy mogą dobijać, nie dobijać, czy to się różni, takie podstawowe różnice od zasad w prawdziwej koszykówce? No oczywiście jeden kosz, dwie drużyny po 3 zawodników plus jeden zmiennik, trochę inaczej punktowane, ponieważ rzuty z gry punktowane za 1, rzuty za linii za 3 punktów punktowane za 2. No i troszkę większa dowolność, trochę większa tolerancja sędziów na troszkę ostrzejszą grę, natomiast no mam tutaj nadzieję, że na naszym turnieju profesjonalni sędziowie, którzy przyjeżdżają z Okręgowego Związku, no nie będą jednak wyłapywać pewne błędy. Natomiast generalnie w takiej koszykówce ulicznej jest większa tolerancja sędziów na trochę ostrzejszą grę. Jeżeli tutaj zawodnik jednej drużyny rzuca do kosza, nie trafia, piłka się odbija, przeciwnik może od razu dobijać, czy musi odprowadzić, jak to jest tak w szczegółach? Nie, trzeba wyjść za linię rzutów, tak zwaną za linię rzutów za 3 punkty, wyprowadzić piłkę i dopiero potem następną akcję rozpocząć. Ile drużyn dzisiaj gościmy, co to są za zespoły, czy znane w Polsce, czy powiedzmy amatorzy z amatorami, czy zawodowcy z zawodowcami, czy zawodowcy z amatorami? No powiem tak, zawodowcy z amatorami, mamy drużyn, z tego co kojarzę, no, zapisało się 14 drużyn, wiem, że chyba się 13 odliczyło, nie wiem, czy już wszystkie dojechały na ten moment. Mamy 4 drużyny tutaj lokalne, no i większość to są drużyny przyjezdne i to przekrój jest bardzo duży, bo mamy drużynę z Kołobrzegu, drużyny z Wrocławia, drużyny z Poznania, także naprawdę no, z całej Polski się pozjeżdżały. Wiem, że ma być drużyna Cieniasy Kołobrzeg, to jest ekipa, która bodajże w zeszłym roku zajęła drugie miejsce w takim turnieju koszykówki 3x3 w Europie. Wygrali tutaj rozgrywki w Polsce, w Europie mieli drugie miejsce. Wiem, że miała być drużyna Coco Jumbo z Wrocławia, to jest ekipa, która była czwarta w zeszłym roku w Polsce. Wiem, że miał być Zdolny Śląsk z Wrocławia, to też drużyna, która tutaj już kiedyś w takich lokalnych turniejach w okolicach Wielunia w Mołsku grała i bez problemu to wygrywała. Zwycięzcy turnieju z zeszłego roku, czyli ekipa z Kraszewic, także no myślę, że poziom będzie wysoki. Właśnie jakie drużyny są z regionu wieluńskiego i jakie szanse tutaj upatrujemy w naszych drużynach? Z regionu wieluńskiego mamy dwie drużyny z Mokska, czyli tam taka paka wystawiła dwie ekipy. To jest taka drużyna, która gra u nas w amatorskiej lidze. Mamy taką lokalną drużynę Gangbang. To jest taki trochę zlepek koszykarzy, którzy kiedyś grali w CFH i chłopaków ze Złoczewa. No i mamy reprezentację Elo Wieluń. A jakie szanse? No, myślę, że boisko pokaże. Natomiast, no... Czy zdarzało się w przeszłości, że tacy amatorzy lokalni dobierali się do skóry tym profesjonalistom? No powiem szczerze, że może być ciężko, no ponieważ no już nawet po warunkach fizycznych widać, że to jednak są chłopaki, którzy grają, no może nie zawodowo, ale gdzieś tam trenują, mają duże doświadczenie w takiej koszykówce ulicznej, także no ja tu życzę naszym lokalnym drużynom jak najlepiej, ale nie ukrywam, że może być ciężko. Jakby ktoś z Wielunia lub okolic chciałby bardziej poświęcić się tej koszykówce ulicznej tak zwanej, co trzeba mieć, jaki sprzęt i jakie predyspozycje? Widzę, że tu są też koledzy moi, do których ja nie do niedawno dorównywałem wagowo, teraz pochwalę się, że troszkę mnie waży, ale właśnie widzę, że to chyba nie przeszkadza taka nadwaga troszeczkę. Znaczy właśnie w koszykówce tej ulicznej jest troszkę mniej biegania, więc zawodnicy, którzy mają troszkę takie warunki fizyczne, są ciężsi, niekoniecznie muszą tak kondycyjnie wyrabiać, bo mówię, no jest mniejsze boisko, mniej biegania, więc te warunki fizyczne grają raczej na plus takie. I rzeczywiście te zawodnicy więksi, ciężsi, no mają trochę tutaj ułatwione życie, bo w normalnej koszykówce mogą mieć problem, no bo tam jednak trzeba dużo więcej się poruszać. Ale no, a żeby grać, to po prostu jest potrzebna piłka i boisko, nic więcej. Trzeba mieć taką profesjonalną nawierzchnię, czy wystarczy na jakimś asfalcie narysować tę linię i to się niczym nie będzie różnić? Wiadomo, że w razie kontuzji większe niebezpieczeństwo dla zdrowia, no ale jak to jest? No w zeszłym roku graliśmy na asfalcie, wszyscy przeżyli na szczęście, wystarczą dobre chęci. Zapraszamy wszystkie zespoły.
na miejsce numer 1. Kawałek asfaltu i można proszę grać. No. Ja jak grałem kiedyś w koszykówkę w czasach szkolnych, to nie było orlików, nie było tych wszystkich wykładzin, grało się na zwykłym asfalcie, no i jakoś wszyscy przeżyli do tej pory. Natomiast no, w dzisiejszych czasach cała masa orlików, cała masa boisk, wystarczy kupić piłkę za 50 zł i grać. W turnieju większych niespodzianek nie odnotowano i do finału Pol Finance Bosch Streetball 3x3 awansowały zespoły Planet Cash Team Warszawa i Cieniasy Kołobrzeg. Gram z moimi braćmi, z Szymonem Rduchem i z Kamilem Rduchem oraz z naszym kolegą Szymonem Janiewskim. Największe sukcesy na waszym koncie? No, największe sukcesy na naszym koncie to Mistrzostwo Polski w 2014 roku, Mistrzostwo Danii, czyli wygrany Challenger w Danii w 2015 oraz 10. miejsce na finałach World Tour. Czy żeby tak bardziej profesjonalnie zajmować się tą koszykówką uliczną, trzeba mieć doświadczenie w koszykówce ligowej na parkiecie, czy można po prostu wystarczą dobre warunki fizyczne, jak w pana przypadku? No na pewno trzeba umieć grać w kosza. To nie jest tak, że można wygrać jakiś turniej, nie wiem, używając siły, czy tam w przypadku szczęścia. No, bez umiejętności nie da się nic za bardzo zrobić. W waszym przypadku graliście w jakimś klubie, o punkty ligowe walczyliście, pan i pańscy bracia i kolega? Tak, no my pochodzimy z Kołobrzegu, wszyscy wychowaliśmy się w Kotwicy Kołobrzeg, to w tamtym okresie to była drużyna ekstraklasowa. No i wszyscy graliśmy w tej Kotwicy. Obecnie tylko Szymon zajmuje się profesjonalnie koszykówką. W tym roku awansował z drużyną z Krosna do ekstraklasy, z pierwszej ligi do ekstraklasy. My już z racji tego, że pracuję bardziej amatorsko, gram sobie w drugiej lidze, Kamil tak samo, nasz kolega Szymon Janiewski podobnie. W tamtym roku odpuściliście te Mistrzostwa Polski, niech pan powie właśnie, co było tego powodem. Już to krótko wspomniał, gdzie pan startował, ale jakie wrażenia właśnie z tej przygody 2015? No, to jest tak, wspinamy się w rankingu światowym, więc chcemy jakby sprawdzać się z coraz lepszymi drużynami. Wiadomo, że najlepsze drużyny są w Europie i chcieliśmy po prostu grać z najlepszymi. I obraliśmy drogę europejską, żeby sprawdzić się z jak najlepszymi drużynami. No i co widać, przyniosło rezultaty. Jakie to były konkretnie wyniki? No, konkretnie byliśmy w Czechach, zajęliśmy drugie miejsce, w Kopenhadze zajęliśmy pierwsze miejsce, następnie już w turnieju World Tour również drugie miejsce, no i pojechaliśmy dzięki temu do Abu Dhabi na finał światowy. Jakie tu ambicje macie przed sezonem czy w czasie sezonu 2016? Czy zamierzacie kiedyś wrócić właśnie na ten międzynarodowe boiska? No, chcemy w tym roku poprawić nasz sukces z zeszłego sezonu, czyli wywalczyć lepsze niż 10. miejsce w finałach. Oprócz tego chcielibyśmy zdobyć Mistrzostwo Polski, no i po prostu wygrać jak najwięcej turniejów. Za 3 miesiące Igrzyska Olimpijskie. W siatkówce jest taka sytuacja, że doszła od pewnego czasu odmiana siatkówki, plażowa siatkówka. W koszykówkę na plaży nie za bardzo, bo nie ma kozłowania. Czy marzy się panu, czy są szanse, czy ktoś o tym myśli w organizacjach koszykarskich, żeby ten streetball wprowadzić również do programu Igrzysk kiedykolwiek? No nie. Są takie plany. FIBA, czyli główny organizator tych rozgrywek, chciał to wprowadzić w tym roku, niestety im się nie udało. Planują to wprowadzić w 2020 roku. Jeszcze nie ma potwierdzenia, ale jeżeli to nastąpi, no to będzie straszny wzrost prestiżu tej dyscypliny. A pan w planach, gdyby tak się stało, jeszcze wystartować? Siły i wiek panu pozwolą? No, oby tak, mam nadzieję, że tak. No. Są zawodnicy, którzy grają mając 40 lat i zajmują bardzo dobre miejsca. Także myślę, że wszystko przed nami. Jesteśmy akurat w rankingu wśród polskich zawodników na pierwszych trzech miejscach, także no myślę, że mamy dużą szansę. W tamtym roku grałem, ale całkiem innym zespołem, z innymi chłopakami. W tym roku gramy po raz pierwszy. Jakie aspiracje przed dzisiejszym turniejem? Które miejsce was zadowoli? Na pewno chcielibyśmy wyjść z grupy, bo ekipy są bardzo mocne, z całej Polski przyjechali. Nawet z Kołobrzegu drużyna, która zajęła 10. miejsce na świecie. Także właśnie drużyna Elo się z nimi męczy, dostaje niezłą lekcję i no to będzie dużym sukcesem wyjście z grupy. Grałeś już kiedyś w swojej karierze koszykarskiej, tak nazwę, z takimi tuzami, jak dzisiaj przyjechały do Wielunia?
Nie, nigdy, to będzie pierwszy raz. Grałem trochę w Łodzi 2 lata temu z chłopakami, którzy grali w pierwszej lidze, ale no to była tylko jedna drużyna. Tutaj są praktycznie wszyscy zawodowcy albo półzawodowcy. A dzisiaj swoich faworytów? Na pewno ta drużyna z Kołobrzegu, Cieniasty Kołobrzeg, tak mi się wydaje. Pozostałych nie znam. Wiem, że mocną ekipą też, jeżeli chodzi o streetball, jest drużyna z Kraszewic, ale myślę, że wygra Kołobrzeg dzisiaj. Tak mały kryzys chyba można powiedzieć przeżywa ta gra zespołowa w Wieluniu. Nie chcę powiedzieć, że jest niszową, no ale no jest gdzie w nazwie Wieluńska Liga i tak dalej. Ale no, tam chyba nawet nie ma drużyny z Wielunia, jeśli dobrze pamiętam. Co się powinno stać, żeby ta koszykówka odrodziła się czy narodziła się od nowa? Znaczy, co powinno się stać? Na pewno w szkołach powinni nauczyciele więcej zajęć poświęcać na koszykówkę, na wychowaniu fizycznym praktycznie nie grają w kosza, jest albo siatkówka, albo piłka nożna, gdzieś tam ręczna się przewija, ale w koszykówkę to mało kto potrafi grać. Wczoraj byłem na boisku z kolegą też, który jest w moim wieku, także i obserwowałem te dzieciaki, które rzucają tam, które mają po 15-14 lat, to katastrofa. Można tak powiedzieć. Widać, że nie mają styczności w ogóle na co dzień z koszykówką. Zgodnie z przewidywaniami w wieluńskich eliminacjach do Bosch Grand Prix Polski zwyciężyły Cieniasy przed Planet Cash Team, a trzecie miejsce przypadło Coco Jumbo Wrocław.